Pędzelek gotowy! Zanim jeszcze zacząłem! No trudno! Mam jeszcze jeden! Nie! Po co to zrobiłem? Co się stało? Mój pędzelek się złamał! Przykro mi! Hej, chwileczkę! Wezmę garść spaghetti plus gumkę recepturkę, którą umocuję na końcu. Teraz zanurzę makaron we wrzącej wodzie. Doskonale! Właśnie o to mi chodziło. Spróbuj tego, Alex. Ale to przecież zwykły makaron. Nie do jedzenia, tylko do malowania. Wystarczy zanurzyć i już. Gotowy? Do dzieła! To naprawdę działa! Super! Wyzwanie? Nie mogę się doczekać! Ja też! Uhu! Uhu! Będziemy potrzebować przyborów do pisania! Hej, spójrz tam! Chcesz narysować pluszowego misia? Czerwony to mój ulubiony kolor! W porządku? Mam cię! Tego chciałeś? No to zaczynamy! Licz mi czas! To ja też się zabieram do pracy! No wiesz co, Alex? Wybierz jeden! Wszystkie moje! Tylko te mi zostały? A gdyby tak? Już wiem! Zaraz zrobi się ciekawie! Zanurzę marker w wodzie... Po czym z powrotem nałożę spryskiwacz. Bardzo dobrze. Tato! Mam cię. Zobacz. Możesz użyć dowolnych kolorów. Po ściągnięciu szablonu pozostaje kształt misia. I co? Potrafisz lepiej? No pewnie, że tak. Albo i nie. Twój jest 100 razy lepszy. To niesprawiedliwe. Nie martw się. Podszkolisz się. Ale tę rundę wygrywam ja. Chwileczkę. Mam pieniądze. Co takiego? Odkupię to od ciebie. Dam ci dobrą cenę. Nieźle się targujesz, synu. Niech ci będzie. Wygrałem! No, powiedzmy. Więc co dalej? Nudzi mi się. Włączę telewizor. Nie to... nic ciekawego. Sam nie wiem. To wygląda interesująco. Zobacz, Alex. Podoba mi się. Bierzmy się za malowanie. Chcę wykorzystać jak najwięcej kolorów. Muszę się skoncentrować. Tutaj machnąć kilka linii. Teraz trawka. O nie! Woda mi się wylała. Tylko nie mój kwiatek. Alex! Twój piękny obrazek zrujnowany. Nie mogę w to uwierzyć. To nie fair. Nigdy więcej nie będę malować. To naprawdę bolesne. Ale może nie jest tak źle? Wiem, co robić. Prosta sztuczka na ratunek. Cała woda powinna wsiąknąć w serwetkę. A przy okazji nada ciekawą teksturę. Teraz można dorysować resztę. Pozornie wygląda to jak bazgroły. Narysuję jak najwięcej płatków. O różnych kształtach. Cierpliwości? Efekt będzie tego wart. Trochę to nużące, ale co tam? Przejadę wokół jeszcze raz na wszelki wypadek. Aż ręka mi się zmęczyła, ale spokojnie, już prawie skończyłem. Jeszcze tylko zaznaczę łodygę. Oraz trawkę. Magia tkwi w szczegółach. Kilka detali tu i tam robi ogromną różnicę. Spójrz, Alex. Co? Trochę przerobiłem twój rysunek. Podoba ci się? Daj zobaczyć. Fajowo ci to wyszło, tato.
Dzięki. A co z tobą? Zapomniałem o swoim własnym rysunku. Nic nie przychodzi mi do głowy. Szkoda. No chyba, że... Tak, to nasze wspólne dzieło. Nie ma to jak praca zespołowa. Dokładnie. Zobacz, jaka ona piękna, tato. Kocham ją. Chcę ją narysować. Wow, czemu nie? Nie wiem, jak rysować ludzi. Żaden problem, pomogę ci. Co? Po prostu rysuj to, co widzisz. Rozumiem. Jestem gotów. Ja też, synu. Gdybym tylko wiedział, co narysować. Serduszka są zawsze w modzie, prawda? Symbol miłości i takie tam. A jak sobie radzi Alex? Nieźle mi się udają te serduszka. Chociaż nigdy wcześniej ich nie rysowałem. Kogo ja oszukuję? Nie tak łatwo narysować serce. Moje są wcale nie brzydkie. Moje są okropne. Nie bądź dla siebie taki surowy. Pomożesz mi? Po prostu weź mój obrazek. Nie, tym razem chcę samemu. Ha. Rozumiem. Niech pomyślę. Foremki do ciastek? Mam genialny pomysł. Wycisnę formę serduszka w zwykłym ziemniaku. I to wszystko. Alex, spójrz. Ziemniak? Żartujesz sobie? Oj, tam nie rozumiesz. Ten ziemniak to nasza pieczątka. Co? No dobra. Na czerwono. I co, po prostu przyciskam do papieru? Zgadza się. Okej, spróbuję. To faktycznie działa. Tato, jesteś geniuszem. A ty za to jesteś artystą. Imponujące. Do zobaczenia. Zrobiłem to specjalnie dla ciebie. Naprawdę? O, jakie śliczne. Uch, mamy kawałek papieru. Och, coś się dzieje. Magia. Lód w rożku. Urocze. Wygląda smacznie. Zjadłabym teraz loda w rożku. Och, ekstra. Wezmę sobie jedną. To będzie super zabawa. Och, znowu bez rąk? Ja to mam pecha. Okej, mam jedną rękę i pędzelek. Zanurzę go w farbie. Czerwona idzie na pierwszy ogień. Maluję sobie i świetnie się bawię. Po prostu dodam kilka kolorowych kropek. Czerwony, żółty, niebieski i biały. Dodam trochę wody, żeby się ze sobą zmieszały. Uch, ona już maluje. Ja chyba też powinnam zacząć. Muszę pomalować go ustami. Na pewno dam sobie radę. Okej. Zacznę od domalowania kilku kropek. Ten kolor też mi się przyda. Może użyję go w tym miejscu? Ach, o nie! To wygląda okropnie! Chyba nic więcej z tego nie będzie. Tadam! Przynajmniej jest kolorowy. Mnie się to podoba. Ja też już skończyłam, widzisz? Ta technika mieszania kolorów jest świetna. Wow! Zmienił się w prawdziwego loda. Tak jak chciałyśmy. Wygląda jak ten, którego namalowałam. Spróbujmy. Mam nadzieję, że jest smaczny. Jest przepyszny. Teraz pewnie marzysz o swoim lodzie w rożku. Jak myślisz, co dostaniemy tym razem? Ekscytujące. Och, wow! To mała, słodka żabka. Patrz na nią, jak sobie skacze i rechocze. Chętnie zrobię jakąś pracę z żabą w roli głównej. Wow, ja też. Kocham żaby i ropuchy. Przygotuję papier. Tak, w końcu dwie ręce. A ty znów jedna. Do tego dzieła użyję markera z cienką końcówką. Zacznę od namalowania dwóch połówek serca. Na dole połączę je tak, a na górze zrobię łuk. Zobacz, jakie ma paluszki. Urocze. Oczy narysowane. Pora go pokolorować. To poważna żaba, więc użyję zielonego. Mam dwie ręce i nie zawaham się ich użyć. Z dwoma rękoma powinnam zrobić to dwa razy szybciej. Wychodzi super. Obrałam dobrą strategię.
miała rację z tymi paluszkami. One są takie śliczne. Okej, kontur gotowy. Teraz kolorujemy. W ten sposób serio jest o wiele szybciej. Ale mało subtelnie. Muszę przyspieszyć. Wow, kartka mi się pali. Ach, fu, 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 fu. Co ty zrobiłaś? Skąd ten ogień? Ups, no cóż, to moje dzieło. Chyba za szybko kolorowałam. Mój rysunek się nie zapalił i wygląda tak. Słodka, nie? Och, co to? Żelkowa żaba! Pewnie wzięła się z mojego obrazka. Pora nim potrząść. Trzęsiemy, trzęsiemy. Wow, masa żelkowych żabek. Ale świetnie pachną. Jak melon. Zjem sobie te o tutaj. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Wow, jest pyszna. Uwielbiam żelki. Wow, co ty wyprawiasz? Może trochę zwolnij. Nie mogę, za bardzo mi smakują. Nocna schadzka. Niezły klimat. Hej, Mindy. Mindy, jesteś tu? Mam nadzieję, że przyjdzie. Ha? Ach, moje oczy. Przyszedłeś. Oczywiście. Stęskniłam się za tobą. Każdy moment bez ciebie jest udręką. Szkoda, że musimy spotykać się po kryjomu. Czekałem na to cały dzień. Ja też. Nie tak szybko. Zakaz całowania w szkole. Słyszę, nie musisz mi wrzeszczeć do ucha. Co powiedziałeś? Ten megafon jest za głośny. Znacie zasady. Żadnych amorów w szkole. Dobrze, że wezwałam wsparcie. Zabierzcie ich do aresztu. Jasne. Kocham moją pracę. Jest tylko jedno wyjście. Mam nadzieję, że to zadziała. Muszę się pospieszyć. Prawie gotowe. Chwila prawdy. Ha? Co? Gdzie jesteśmy? Patrz! Czas na wyzwanie artystyczne. Niezłe, co? O, serio? Hejka, do twarzy ci w tym diademie? Naprawdę? Bo się zarumienię. Fuj, zaraz zwymiotuję. Mam coś dla ciebie. Przesyłam całusa. Złapałam. Jaki on słodziutki. Miejmy już to z głowy. Jaki przyst... Zaraz, kto do niego dzwoni? Przepraszam, muszę odebrać. Gdzie się wybierasz? Po co my tu właściwie jesteśmy? Powinny nam teraz oceniać klasówki. Masz, przyda ci się. Dzięki, myślałam, że łączy nas coś wyjątkowego. Jak on mógł? Jak to? A byliśmy razem tacy szczęśliwi. Och, wszyscy faceci są tacy sami. Ta, zużyłaś całą rolkę papieru. To był mój żelazny zapas. Mam pomysł. Lekko nacisnę tekturową rolkę i uformuję ją w serduszko. Zanurzę ją w czerwonej farbie, ale tylko z jednej strony. W ten sposób. To taka prowizoryczna pieczątka. Teraz mogę odciskać serduszka na papierze. Wystarczy przycisnąć rolkę do kartki, żeby jednym ruchem stworzyć miłosne serduszko. Pokryję nimi całą kartkę. Mogę też uzyskać grubsze serducho, przyciskając kilka razy. Co porabiasz? Dobre pytanie. Żeby tylko przestała płakać. W każdym razie gotowe. Wszystko przypomina mi o miłości. Moje serce wciąż jest złamane. Dlaczego nie mogę być szczęśliwa? Ha? Co się dzieje? Niech no zerknę. Niszczysz kartkę swoim płaczem. To nie moja wina. Podobno najlepsza sztuka to wyraz cierpienia. Przekonajmy się. W samych kroplach spróbuję narysować urocze serduszka. Dodałam do kropelek nieco koloru. Dzięki temu ładniej wyglądają. No to tyle. Jestem całkiem zadowolona z rezultatu. A ty co sądzisz? Wow, doskonale, kochanie. Wygląda pięknie. Wygrywasz tę rundę. Że niby jak? Ja tu się staram, a ona wygrywa zabeczenie. Niech ci będzie. W pierwszej rundzie mamy remis. Gratulacje. Lepiej ci... Nie rób mi łaski. O, jestem zmęczona. To co mamy teraz robić? Pilnie potrzebuję manikur. Najwyższy czas go sprankować. To będzie dobre. Koty lubią polować na ruchome światełka. Ha? Co to? Muszę to mieć. Ach, prawie złapałem. Przestań. Nie ma mowy. To świetna zabawa. Zaraz coś na to poradzę. Wykorzystam ten notesik.
Na początek narysuję wrogu ludzika i pokoloruję go. Jeszcze ci pokażę. Ale najpierw muszę to skończyć. Na kolejnej stronie narysuję drugiego ludzika, tyle że w odrobinę innej pozycji. Ten rysunek również pokoloruję. Tak samo postąpię na kolejnych karteczkach, za każdym razem zmieniając nieco pozycję postaci. Mniej więcej tak. Wygląda, jakby figurka tańczyła. Hej, co jest grane? Nie panuję nad swoimi rękami. Pomóż mi! Masz za swoje. Robiłabyś wrażenie na parkiecie. To nie jest śmieszne. Oj, chyba jednak jest. Już więcej nie mogę. Przestań. No dobrze. W każdym razie masz nauczkę. Uff. Wreszcie. Jestem wycieńczona. Myślisz, że jesteś taka sprytna? Ja też tak potrafię. Zemsta najlepiej smakuje na papierze. Na początek narysuję literę R, dodając poziomą linię na samym dole. Zamaluję wewnątrz na żółto. Ostrożnie, żeby nie wyjść na linię. Pierwszy etap skończony. Teraz narysuję Mindy. Głowa, ręce, nogi. Pokoloruję fryzurę na ten sam kolor, co włosy Mindy. Rumiane policzki. Tak jest. I wreszcie zielone buciki. Wygląda całkiem uroczo. Jak na Mindy. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy. Ulewy! Skończyłam. Co takiego? Przypomina ci to kogoś? Ha? Chyba nie tego się spodziewałaś. I co, głupio ci? Cierpliwości. Odrobinka magii, żeby zaczęło padać. No czekam. Zaraz, co się? Hej, przestań! Spłynęło z ciebie to samo zadowolenie? To było bardzo niemiłe. Jak ci nie wstyd? Za karę dla ciebie tę rundę wygrywa Mindy. Woohoo! Mogę na niego patrzeć godzinami. Hej, kotku! Wzajemnie, żabciu. Rał! Rał! Ale z ciebie flirciarz? To ty jesteś flirciarą? Aż mi ciepło i milutko, gdy jestem blisko ciebie. To najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. Złaś zbiórka! Zły kot! Kotman! Czymkolwiek jesteś! Hej, co się dzieje? Nie! Co żeś zrobiła? Teraz jestem perfekcyjny. Zawsze chciałam kota, ale wolałabym chłopaka. Czujesz to? To on tak śmierdzi? Co ty gadasz? Normalnie pachnie. Chcesz mleczka? Awsik! Ups, przepraszam. Awsik! Mam napad kichania. Zauważyłam. Kiepsko się czuję. Chyba mam alergię na kocią sierść. Niech ci będzie. Odczaruję go. Uff, dobrze być znów sobą. Co to za zapach? To ty! Weź porządny prysznic. Uch, wciąż to czuję. Wszędzie tego pełno. Czy to sierść? Dlatego właśnie nie znoszę zwierząt. Fuj! Muszę poprawić sobie makijaż. Chwileczkę. Te kwiaty są doprawdy piękne, ale nie tak piękne jak ty, Mindy. Jak możesz lubić tego głupka? Okej, okay, wiem, co robić. Skoro tak mówisz... Daj na kosmyk. Auć! Nie marudź, włosów ci nie zabraknie. Naciągnę kosmyk Mindy i pokoloruję go swoją szminką. Upojny odcień czerwieni, prawda? Położę kosmyk na kartce papieru i zawinę w ten sposób. O to mi chodziło. Teraz zamknę blok rysunkowy i nieco przycisnę. Następnie wyciągnę kosmyk. Po otwarciu bloku widać abstrakcyjny obrazek. Rewelacyjne. Co o tym myślisz? Wiem, wiem, jestem niezwykle zdolna. Mogę pożyczyć twój makijaż? Proszę. Ostatecznie. Dzięki. Muszę sobie upudrować nosek. Hej, właściwie to mi się przyda. Położę gąbkę do makijażu i lekko zwilżę ją wodą. Następnie pokoloruję ją mazakiem. Zacznę od fioletowego. Pokoloruję tylko niewielki obszar, a potem zmienię kolory. Niebieski, zielony, pomarańczowy i tak dalej na całej powierzchni. To będzie tęczowa gąbeczka. W następnym etapie przyłożę gąbkę do czystej kartki, przytrzymując przez jakiś czas, na tyle długo, żeby kolory przelały się na papier. Jak widać na kartce zostaje barwny okrąg. Napiszę w nim, co do niego czuję. Uwielbiam kaligrafię, bo wygląda wyrafinowanie. No
i gotowe. Muszę przyznać, że wyszło idealnie. Teraz pozostało tylko nieco przyciąć kartkę. A, mam coś dla ciebie? Mam nadzieję, że ty mnie też. Wow, Mindy! Oczywiście, że tak! Całym sercem! Grrr. Chyba żartujesz! Patrz i podziwiaj! Spłodziłam tu normalnie dzieło sztuki! Skąd w tobie tyle złości? Wyluzuj! Też wygrywasz! Zadowolona? Na czym to skończyliśmy? Tylko tego chciałam! Ty, patrz, co znalazłem pod łóżkiem mamy! Wow! Rzuć kości, David! Co za dźwięk! Lecą wszędzie! Jak jasno! Widzisz to, co ja? Czy to był dobry pomysł? Czekaj, my żyjemy! Myślałem, że już po nas! Super! I co mamy teraz zrobić? Kto to? Haha, czas na grę! Czy są z nami jeźdźcy? Umiecie chociaż rysować konie? Wiśtowio! Ciekawie się zapowiada! Prrr. To mnie inspiruje! Ja od zawsze lubiłam jednorożce! One są głupie! Weź ty się ogarnij! Bierzmy się za robotę! Opracuję własną strategię! Najpierw zagnę kartkę! A teraz rysujemy. Na obu częściach rysujcie łuki. Niech będzie ich tyle, żeby rysunek wyglądał o tak. Tyle wystarczy. Sezamie, otwórz się. Teraz dopiero się zacznie. Rysujcie dokładnie tak jak ja. Za momencik zrozumiecie. Przechodzimy do dalszego etapu. To samo po drugiej stronie. Elegancko. Coś wam to przypomina? Tak, buźkę jednorożca. Ale musimy dodać jeszcze parę detali. Co za wspaniałe rzęsy! Spokojnie, te linie powinny tu być. Zobaczycie, jak tylko zacznę kolorowanie. W końcu to jednorożec. To trochę zajmie, ale wszystkie pojedyncze pociągnięcia dadzą równomierny efekt. Cierpliwość u artysty to podstawa, powiadam. Po prostu rysujcie. Pyszczak gotowy. Teraz kolorujemy najpiękniejszą część jednorożca. Im więcej barw, tym lepiej. Świetne połączenie, prawda? Ostatnia. Doskonale. O, odłóżcie przybory. Pokażcie, co macie. Dobrze, raz kozie śmierć. Wspaniale. A? A to moje. O, rety, rety, co za zdolni artyści. Popływamy razem z rybkami? Bardzo chętnie. Mam mnóstwo pomysłów. Ja niestety nie. Czemu Gina tak ładnie rysuje? Hej, Gina! Duch! Ha, ha, a masz! Co? Pożałujesz tego, David. To mnie nie zniechęci. Prawdziwy artysta umie zrobić coś z niczego. To na pewno się uda. Wystarczy puścić wodze fantazji. A powstanie coś niezwykłego. Wcale nie muszą być takie same. Każda ma własny styl, widzicie? Odrobina koloru sprawi, że obrazek ożyje. Widzicie, jak równo koloruje? Można tak pokolorować łuski. Byle nie wyjść za linię. To samo zrobię z pozostałymi rybkami. Mają inne wzory, więc użyję innych kolorów. Środkowa rybka będzie żółta. Fioletowe akcenty dodadzą jej szyku. W końcu to barwy uzupełniające. Jednak najbardziej lubię turkus. Dlatego zostawiłam go na koniec. Do niego pasuje pomarańczowy. Co ze środkowym paskiem? Oczywiście, że żółty. Całość wygląda świetnie, prawda? Kolory są tu najważniejsze. Przyciągają wzrok. Wyglądają świetnie.
Prawie zapomniałam o bąbelkach. Gotowe. Pokażcie na rybki. Na bank wygram tę rundę. Całkiem nieźle. A twój rysunek, Gino? Chodzi o te bazgrołki? Bardzo ładnie. Mój plan się nie powiódł. Teraz futro misie zjeży. Czajcie? Misie. Aha. Przyda się coś ciepłego. Dobry pomysł. No to do pełna. Trochę dla ciebie. I trochę dla mnie. Proszę bardzo. Pięknie pachnie. Nikt nie rysuje obrazka. Ups. O, odciśnięte denka? Cholipcia. Może uda się je wykorzystać. Co za zrządzenie losu. Kilka pociągnięć flamastra i zamienię to w piękny rysunek. Teraz urocze uszka. Przechodzimy do brzuszka. I jeszcze małe łapcie. Buźka wygląda jak żywa, prawda? Łatwo dobrać kolory. To przecież niedźwiedź brunatny. Wygląda jak miś, którego miałem w dzieciństwie. Pociągnięcia flamastra wyglądają jak futro. Nóżki też pokoloruję. Doskonały. A jaki słodki. Odłóżcie przybory. Rety, rety. Obydwoje narysowaliśmy misie. Wielkie umysły myślą podobnie. Poznajecie to? Pływa i kwacze, nie? Teraz rysujemy kaczki? Czekaj, już wiem! David, popatrz na te ptaki! Cześć! Oczywiście! Najpierw odrysuję dłoń. Potem dorysuję ogon. I o taką linię. I jeszcze jedną tutaj. I kolejną przy ogonku. Teraz kaczy łepek. Każdy ptak musi mieć dziób. W moim świecie ptaki są pełne kolorów. Zupełnie jak pawie. Co za piękny, równy kolor. Jaki kolor pasuje do różowego? Oczywiście, że żółty. Na pewno wygram tę rundę. Co za radosna ptaszyna. Pokażcie. Ta-da! Śmieszny kaczor, nie? Mój jest kolorowy. Zamieńcie się. Czad! Sztuką trzeba się dzielić. To wspaniałe uczucie móc się wyrazić poprzez sztukę. A inspirację możemy czerpać przecież ze wszystkiego, co nas otacza. Na przykład z emotek. Połączmy kilka z nich, by stworzyć własny obrazek. Zaczniemy od konturów i całość złączymy w okrąg. Teraz pora dodać kolory. Żółty pasuje do emotek. Pokolorujmy też serduszka. Nikt nie lubi złamanego serca, więc trudno się dziwić, że emotka roni łzy. Teraz zakolorujmy te łezki. Ojej, jaki smutas! Nam też robi się przykro. Oczy i buzia będą czarne. Jeszcze ostatnie detale. Zaznaczymy je białym markerem. Wygląda nieźle. I żyli długo i szczęśliwie. Możesz przestać? Próbuję się skupić. Ale z ciebie kujon! Luna, przestań rzucać papierkami w kujona! Pora coś narysować! Wow, to dla mnie! A ja? Wow, patrz ile tu przyborów do rysowania! Serio? Wspaniale! Och, nie wpychaj mi się tu! Będziecie potrzebować modela, na przykład tego ślicznego kotka. Czyż nie jest słodki? Ojej, jaki słodziak! Jestem gotowy! Który pędzelek wybrać? Po
potrzebuję coś do rysowania. Mogą być te kredki. Nie, przykro mi. Musisz je odłożyć. No to mamy mały problem. A może lepiej pisaki? Nie wiem, co wybrać. To niesprawiedliwe. O, już wiem. Muszę tylko uważać, żeby nie zobaczyła. Jeszcze trochę. Nic się nie dzieje. Teraz. Mam. Ha, wcale nie jest taka bystra. Co ja mam z tym niby zrobić? Przynajmniej mam marker. Lepiej wezmę się za rysowanie. Zacznę od prostej linii, a następnie narysuję dużą cyfrę 3. W ten sposób. Teraz dorysuję kocie uszy i wąsy. Na koniec długi, wygięty ogon. Teraz go pokoloruję. Wygląda obiecująco. Dorysuję jeszcze oczy i nosek i dodam też prążki na grzbiecie. Będą nieco ciemniejsze. Jeszcze różowe poliki. Ładny, prawda? To była łatwizna. Hej, jakby co, to skończyłam. O nie, muszę się pospieszyć. Szybko. Tada! Chyba wiem, kto wygrał. Ja o tym zadecyduję, a zwycięża Luna! Jest, wiedziałam. Juhu! Hej, a co właściwie wygrałam? Zaraz, coś tu nie pasuje. Wow, co to? Łapy precz od mojego ogona. Ależ z ciebie wredna kicia. Właśnie dlatego wolę psy. Ja chcę to otworzyć. O rany, niewiarygodne, patrz. Co? Nic nie widzę. Ha, ale dałaś się nabrać. Najstarszy kawał świata. Ha? Gdzie to się podziało? Trzeba było ze mną nie zadzierać. O, farbki. Fajnie. Ej no, zniknęły. Dziwne. Chris, podwędziłeś moje farbki. No pewnie, że tak. Doigrałeś się. Dość. No, i o co jej chodzi? Oto wasze kolejne zadanie. Och, ale ciężki. Narysujcie arbuza. Bez farbek wiele nie zdziałam. Oddawaj te farbki. Zapomniałaś o magicznym słowie. Pora zacząć moje arcydzieło. Będziesz malował palcami? Prawdziwy artysta nie potrzebuje wiele, by móc tworzyć. Co ty nie powiesz? Coś czuję, że będzie z tym problem. Ciekawe, jak idzie Chrisowi. Co on wyprawia? Może jeszcze nie wszystko stracone? Pozwolisz? Hej, jak śmiesz! Spokojnie, wzięłam tylko kapeczkę. Przesunę pędzelkiem po tych kropkach i namaluję półkola. Dzięki tym kolorom otrzymam kawałki arbuza. A teraz reszta. Aż się głodna zrobiłam. Gotowe. Ci, przeszkadzasz mi! Hej, czas minął. Jak? To jakaś łódka? Luna wygrywa kolejną kategorię? Wow, drugi raz z rzędu. I to się nazywa nagroda. Chyba nie zjesz wszystkiego sama. Chcesz trochę? O tak, proszę. Uwielbiam arbuza. Huh? To wszystko? Doceniam gest. Jesteśmy niczym para kochanków artystów. Tyle, że to ja jestem Julią, a ty moim Romeo. Co ci mówiłam o gapieniu się? Znowu chcesz dostać w nos? Tylko zerkałem. Otwieraj. O nie, proszę, ty otwórz. Dobra. Biorę pisaki. Możesz wziąć farbki. Prezent od Luny? Że co? Oto kolejne wyzwanie. Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu róż. Wow, to musi być przeznaczenie. To dla ciebie, kochana. Moje ulubione. Życie z tobą to bajka. Nigdy cię nie opuszczę. Tylko ty i ja, na zawsze. Ha? Co się dzieje? A tobie co znowu? Rany, ale dziwak. Jak ona ze mną flirtuje. A psik! Ty to jednak jesteś wspaniała. Chyba się przeziębiłam. Wow! Ale mi się kichnęło. Ciekawe, jak im pójdzie tym razem. Nic mi nie jest. Psik! Możesz mnie następnym razem ostrzec? Moja kartka. Patrz, co narobiłaś. Zaraz, to nawet jest niezłe.
Świetny pomysł! Rozmażę farbę pędzelkiem na kartce. W różnych kierunkach. Będzie to wyglądać jak płatki kwiatów. Ładnie. Namaluję ich więcej. To całkiem przyjemne zajęcie. Dobra, teraz pora na łodygi. To będzie jeszcze łatwiejsze. Wystarczy namalować cienką linię. I jeszcze listki. Świetnie. Teraz podstawa kwiatka. Kilka detali i gotowe! Jak ci się podoba? Ja miałam drobne trudności. To nie jest moja najlepsza praca, ale w końcu minimalizm jest w modzie, no nie? Przyznaj, że ładne. I zwycięża Chris! Tak, wiedziałem! Okej, teraz albo nigdy. Dam radę. Luna? Psiek! O rany! A miało być tak romantycznie. Chyba mam alergię czy coś. Puszczaj! Chyba śnisz. Kurczę, ale jesteś silna. Ćwiczysz na siłowni, czy co? Coś nie tak? Nie! Hej, oszukujesz! Tylko się nie popłacz. Zobaczmy. Super! Moje! Zostały mi tylko dwie kredki? Ale kicha! Ja też zabieram. A to była twoja wina. Moje kredki! Kolejne wyzwanie! Winogrona! Powinniście sobie poradzić! Do dzieła! To będzie proste. Jak ja mam niby rysować? Mam złe przeczucie. Przestań się mazać. Uwielbiam winogrona. Są takie soczyste. Mogłabym je jeść codziennie. Pycha! Nie sądzisz? Ha! Obym wygrała! Faktycznie są pyszne! Będę musiał coś wymyślić. Chyba mam nawet pomysł. Zeskrobię te kredki skalpelem. Tuż nad kartką, tak by stworzyć stosik z wiórków. Następnie przy pomocy palca zrobię z nich stempelki o owalnych kształtach. Jeden nad drugim, tak by były zaraz obok siebie. Wyglądają zupełnie jak winogrona. Teraz mogę już zdmuchnąć resztę wiórków z kartki. I obrysuję je długopisem. Dzięki temu zaznaczę kontury. Muszę tylko uważać, by nie rozmazać moich winogron. Nie chciałbym zaczynać od nowa, aż do samego dołu. Teraz nabierają wymiaru. Ale to jeszcze nie wszystko. Białym markerem zaznaczę odbicie światła. To doda mojemu obrazkowi profesjonalnego wyglądu. A teraz łodyga. Użyję brązowego pisaka. Wyszło lepiej, niż się spodziewałem. Hej, Luna! Gotowa? Raz, dwa, trzy. I jak? Wow, Chris poradził sobie znakomicie. Piękne prace, ale zwycięża Chris. Nie wierzę. Naprawdę wygrałem? Chciałbym podziękować mojej mamusi. O, wow, winogrona. Ale pycha. Patrz, Luna. Ale masz fajnie, a tak je chciałam. Och, głupio mi teraz. Pozostaje tylko jedno. Luna? Proszę, częstuj się. Żartujesz, prawda? No dobrze, zaczynajmy. Ach, sorki, ty pierwsza oczywiście. Naciśnijmy go razem. Zobaczmy, jaka będzie kategoria. O, wesoła emotka. Serio? Jest! Mogę użyć jednej ręki, a ty nie możesz używać żadnej. A, przekonajmy się, co nam tu wyczarują. Zapowiada się brudna robota. Wiesz co, Sky? Może lepiej załóżmy do tego fartuchy? Okej, teraz możemy zaczynać. Może uda mi się poruszyć kołem i zmienić tę kategorię. No dalej, dalej, proszę. Ojej, udało się. Nie wierzę. A więc lody. Dobrze, mam już głowę. Teraz pora na oczy. Dodamy mu też brwi. Teraz pora na niebieski. Zrobię mu łezki i wypełnię je całe tym kolorem. Wygląda chyba okej. Oby tylko starczyło mi ciasta. Teraz czerwony. Wyciskamy. Muszę nim trafić koło niebieskiego. Chyba nie jest źle, powiedzmy. To teraz żółty. Co to za emotka bez żółtego? Wystarczy wypełnić całość tym kolorem. Tak, żeby nie zostawić żadnej luki. Jeszcze chwileczkę i już.
Obracamy. O, wow! Wyszło naprawdę super! O nie! Coś mnie swędzi w nosie! Niedobrze! Łapsik! O nie! Nakrętka odpadła! Ach, co za bałagan! O, no, nie zazdroszczę, Sky, ale pech? Nieważne, przynajmniej już koniec tej durnej kategorii. Nie poddawaj się! Może coś jeszcze z tego będzie! Daj, pomogę! Wystarczy przewrócić! Gorzej już być nie może! O, widzisz? Lepiej, co nie? No pewnie! Ta, dzięki! Rany? Ale się naburmuszyła? Hej, zobacz, co mi się udało zrobić! Ładnie, nie? Okej, wciskam przycisk. Ciekawe, co wypadnie. O, drzewo! Tego się nie spodziewałam. Zaraz, znowu nie mogę używać rąk? Co Fortuna przyniesie tym razem? O, atrament i słomka. No dobra, do roboty. Pora się wykazać mojej łokietki. Super, a teraz otwieramy. Tak, świetnie. Dobrze, że słomki są do użytku ustnego. Okej, chyba muszę jakoś tym nabrać tuszu. Działa! Co ja niby mam zrobić z tą słomką? O nie! Nie pij tego! Stój! To nie jest kola! Co? O, uf, myślałam, że chcesz to wypić. Tylko tak mogę coś narysować bez rąk. Rozdmucham tę plamę tuszu w taki sposób, żebym mogła narysować kształt. Wow! Wygląda znakomicie! Nie wiedziałam, że można tak ładnie rysować za pomocą słomki w ustach. Ach, czemu nie działa? Może powinnam mocniej dmuchać? Dalej! No, wylatuj, głupi tuszu! Uff! Chwila, co ja mam na twarzy? Ach, totalnie się upaćkałam! A jej, co się stało? U, ale plama! Czekaj! He? Co znowu? Patrz, mam tu różową farbę! Wycisnę jej tutaj trochę i jeszcze drugi kolor. Okej, baza gotowa. Potrzebuję jeszcze patyczka z wacikiem. Zamoczę go w jednym kolorze, a teraz patrz, pomaluję gałęzie twojego drzewa. Widzisz? Wygląda jak kwitnące pąki, zupełnie jak wiosną. Świetnie to się razem komponuje, prawda? Wow, faktycznie! Moje drzewko nabrało pięknych kolorów! Fajnie, że zrobiłyśmy to wspólnie! To prawda! Jest śliczne! Miłość dobrze robi na natchnienie. Aby potrafił to docenić. Ryzyk fizyk? Cześć, David! Fajnie, ciekawe, co napisała. Tak, już wiem, co jej odpisać. Tylko spokojnie. Niech pomyślę. Auć. Moje książki. Wybacz, pomogę je pozbierać. O, takie miękkie. Aha, wow. Książki? A, no tak. Więc... No tak, dzięki. Chyba się zakochałem. Zaraz, spojrzę jeszcze raz. Tak, to wyjątkowy chłopak. O, już wiem, jak odpisać. Przypomnę jej chwilę, kiedy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy. I po kłopocie. Super. Wow. Pamiętam to. Co za słodziak. Kocham cię, mała. Przygotowanie to ważna część procesu tworzenia. I sporo popraniny. Tak czy siak, zrealizuję mój pomysł na dzieło. Pierwsze pociągnięcie jest najlepsze. Dodam błękitne elementy. Wygląda coraz lepiej. Chyba nie. Coś okropnego. Nie! Dobrze, że mam sporo papieru. Ładnie. Jeszcze gorzej niż poprzednio. No dalej, skup się. To chyba jakaś kpina. Czy
Czemu nie umiem namalować durnego kwiatka? W porządku. Spokojnie. Głęboki wdech. Dam radę. Potrafię to zrobić. Do dzieła. Ostrożnie, ostrożnie. Hopsik! Niefortunny przypadek. Ale zaraz, zaraz. Co za ciekawy kształt. Wykorzystam go. Różne pociągnięcia pędzla stworzą rozmaite, ciekawe wzory. W moim przypadku płatki. Kiedy namalujesz cały kwiat, dodaj zieloną łodyżkę i liście. Widzisz, jak ładnie wygląda? Ostrożne pociągnięcia mają potencjał. Można nawet połączyć kwiaty. To zapełni puste miejsce. Wiedziałem, że się uda. O, sam to wszystko namalowałeś? To dla ciebie, Eni. Ja będę malował dalej. Tym razem zastosuję nową technikę. Ale spokojnie, nie zmienię motywu. Dzięki tym pociągnięciom liście wyglądają jak żywe. Możecie poświęcić im nieco więcej czasu. Domalujcie też trawę. Ta część jest nieco bardziej skomplikowana. Wykorzystam piankowe farby jak ta, żeby stworzyć ciekawą teksturę. I to balonem. Czyż to nieprzyjemne? Użyję go jak stempla. Powstaną fajne, oryginalne kwiatki. I jeszcze ten. Fajne, co? Super! Co ty na to? David! Sam wymyśliłeś tę technikę? To moja tajemnica! O, jaki wesoły obrazek! Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Śliczne. Matthew się ucieszy. O, a może nie? Naprawię to. Super, nie mam gumki. Nie szkodzi, mam w piórniku. Gdzie ona jest? Przecież ją miałam. Zaraz. Psst, Gina, pożyczysz mi gumkę? Proszę. Jasne, proszę bardzo. Ups. No hej. Dzięki, jestem wdzięczny. Tego mi było trzeba. Matthew ją pożyczył. Odwiedzę go. Będzie zaskoczony. Matthew strasznie daleko mieszka. Przynajmniej kąpiel mam z głowy. Mogłam zabrać kurtkę. W końcu go zobaczę. Co? Ślicznie dziś wyglądasz. Nie do wiary. I to z moją gumką. To okropne. Głupi Matthew. Jak on mógł? Nigdy więcej nie pożyczę mu gumki.
Co teraz zrobię? Gina? A? Długo tu jesteś? Użyj temperówki. Jak? Chwileczkę. Rozumiem. Dzięki. Czemu o tym nie pomyślałam? Najpierw odwrócę temperówkę. Jej tylną stronę zaleję klejem. Aż po sam brzeg. Teraz niech schnie. To wystarczy. Klej zetrze ołówek. Działa idealnie. Teraz dokończę rysunek. A? Postanowiłem pomóc. I mam coś dla ciebie. O, jaki śliczny. Przepraszam. Nie wiedziałem, że nauka jest tak ciekawa. O, wiadomość. O nie, zapomniałem o urodzinach Ginny. Potrzebuję prezentu. Musi tu być coś przydatnego. O, dobry początek. Teraz jeszcze tylko prezent. Ło, auć. Hej, wstążka też się przyda. Później to poczuję. Okej, pora coś wymyślić. Świetnie mi idzie. Koniec, wygląda świetnie. Ale co mógłbym tu włożyć? Lalkę? Następna lalka, tego mi trzeba. Nie. Kwiaty? Świetny pomysł. Są piękne. Skąd tu tyle pszczół? A, urządliły mnie. Nie, lepiej nie. To jest dobry pomysł. Żartujesz sobie? Nie ma mowy. Fuj. Dalej, myśl. O, już wiem. Zrobię dla niej pamiętnik. Weźcie zwykły zeszyt, otwórzcie tylną okładkę, nałóżcie cienki pasek kleju wzdłuż krawędzi. Pamiętajcie tylko o bok i dół. Potem weźcie różową wstążkę i przyłóżcie ją do kleju. Powtórzcie na całej szerokości kartki. Potem weźcie zieloną wstążkę. Przyklejcie paski wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Nie zostawiajcie przerw między paskami. Teraz zamknijcie zeszyt. Połóżcie różowe wstążki na okładce. Teraz przeplatajcie zielone między różowymi. Powtórzcie z pozostałymi wstążkami. Powstanie taka karteczka. Otwórzcie zeszyt ponownie. Nałóżcie klej wzdłuż górnej krawędzi. Zagnijcie wystające wstążki, przyklejcie i solidnie przyciśnijcie. Nałóżcie klej wzdłuż krawędzi, a teraz na wstążkach. Zwróćcie uwagę, że tylko na trzech bokach. Do wstążek przyklejcie kartonik. Przyciśnijcie, żeby się trzymał. Proszę, domowej roboty pamiętnik. Oby spodobał się Ginie. Jestem gotów na jej urodziny. Mam coś dla ciebie. Wow. Pocięty papier, dzięki. Serio? Zajrzyj do pudełka. No tak. Dzięki. Jesteś super. Wiem. Nudzi mi się. Chyba wiem, jak ją obudzić. Co powiesz na karaoke? Ha? O nie, tylko nie to. Sialalalalalala! Wycie potępieńców. Ashley, przestań się drzeć, aż uszy bolą od tego jęczenia. Ashley? Oj, niedobrze. Naprawdę powinnaś odłożyć mikrofon. Oh, yeah! Jak to, wciąż chrapie? Nie chce mi się iść do szkoły, mamusiu. Może spróbuję innego stylu. La, 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 la. Kto jej powiedział, że potrafi śpiewać? Zero reakcji? Więcej decybeli. La, 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 la. Hej, siadaj. Muszę coś z tym zrobić. Zaraz wracam. Nie mogę uwierzyć, że do tego doszło. Bla, pa, 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 pa. Nie mogę tego dłużej znieść. Wrzaski Ashley obudziłyby martwego. Mam nadzieję, że to dźwięk oszczelna trumna. Zamknij dziób. Zaraz, mam pomysł. Nie mam nic do stracenia. Potrzebna mi rolka papieru toaletowego. Przetnę tekturę na pół. Wezmę jedną połówkę i owinę taśmą przylepną. Wzdłuż całej krawędzi.
tak żeby trochę wystawało. Zrobię nacięcia w taśmie. W równych odstępach. W ten sposób. Tak przygotowaną tubkę przylepię sobie do nadgarstka. Teraz przyda mi się korektor. Wycisnę go trochę na tubkę i rozprowadzę pędzlem do podkładu. Muszę pokryć zarówno taśmę, jak i tubkę, tak żeby nic nie prześwitywało. Tak samo pokryję całą dłoń oraz paznokcie. Po podkładzie czas na puder. Wystarczy cienka warstewka, tylko po to, żeby odrobinę rozjaśnić odcień. Jak na razie wszystko dobrze. Kolejny krok – długopis. Narysuję sobie na dłoni cienkie linie. Mają przypominać zaszytą ranę. Przy okazji podkoloruję paznokcie. Mniejsze blizny namaluję na palcach. Wow, wygląda strasznie. Strasznie fajowo, jak wyjęte z czyjegoś koszmaru. To powinno przymknąć Ashley. Wyłączę światło. Ha? Co się stało? Czy to ty, Mindy? Kto? Kto tam? Boję się. Ostrzegam, oglądałam filmy karate. Gdzie jesteś? Co to takiego? Coś mnie dotyka. Z tyłu nogi? Ha? Nic nie widzę. Dziwne. Może mi się tylko zdawało. Nie rozumiem. Nagle zgasło światło, a po chwili coś chwyciło mnie za nogę. Chyba masz urojenia. Tak lepiej? Uff, dzięki, Mindy. Co za ulga. Nie, nie. Znowu? Nie przewidziało mi się? Nie. Co? Wyluzuj, to tylko moja dłoń, zobacz. Nie ma się czego bać. Co się dzieje? Specjalnie mnie wystraszyłaś. O, obudziła się pani. Co wy kombinujecie? To nie ja, to rączka. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. O, co to za dziwadło? Ale fajnie. Okej, rzucamy. A niech to, przegrałem. Uhu! Moja kolej! Ciekawe, co wylosujemy. O, niespodzianka. Wow! Ile tutaj rzeczy do wyboru? O, myślałam, że to będą cukierki. Co to jest? Szablony. A, rozumiem. Czy tak? Fajne to. I co myślisz? Zobacz. Pokażę ci. Zrobię spirale. Wystarczy tylko ruszać długopisem. Reszta zrobi się sama. Mogę tak cały dzień. I wygląda ekstra. Spróbuję innego koloru. Widzisz? Teraz jest inny wzór. To już mi nie będzie potrzebne. Wygląda super. Hipnotyzujące. Ashley? Wszystko okej? Juhu! Ocknij się. Już wiem. Będzie głośno. Och, to musi zadziałać. Serio? Skończyły mi się pomysły. O, a może to piórko da radę? Budzimy się. A psik! Co się stało? Ach tak, moje kółeczka! Tak, świetne. Mogę zakręcić? Nie, teraz moja kolej. Ach, no dobra. A może bitwa na kciuki? Dawaj, to może trochę potrwać. Zaczekaj, zakręćmy kołem oboje. Dobry pomysł. Siema, gotowi na dziary? Zaraz, gdzie my jesteśmy? Może lepiej stąd wiejmy? Wow, mój pierwszy tatuaż! Skoro taka chętna, to zaczynamy! Zwariowałaś? Ale będzie czas! Łaskoczę! Wow, zobacz! To jedna z moich najlepszych prac. O, to się wcześniej nie zdarzyło. Jest świetny.
Trzymaj go ode mnie z daleka! Mamusiu, pomocy! Twoja kolej, ziomek! Nie ma mowy! Tym razem użyję tego! Wytnę motyla z kartki i przykleję do nadgarstka. Popsikam lekko perfumem i przycisnę do skóry. Bezbolesny tatuaż! Wow! Całkiem ładny! Wiem! Jestem taki atrakcyjny! Dobra, tu będzie dobrze. Tak? Drzewka, przyroda i w ogóle. Będę lepszy. Akurat. No nie wiem. Co? Gdzie żurawie zapuszcza? Dobra, niech ci będzie. Stanę ze tutaj. Co by tu... Bingo! Jakiś liczny. Oby David go nie zauważył. Byłam pierwsza. Aha. Kto namaluje lepszego ptaka, wygrywa. Na początek kilka zręcznych ruchów. Potem wystarczy wiedzieć, gdzie rysować. Ładnie, co? Pokoloruję, żeby był jak żywy. Żółty to radosny kolor, prawda? Sam raz dla wesołego ptaszora. Dodam trochę zieleni. Co za kojący odcień. I kojący oczy błękit. Najlepiej zaczynać przy liniach. Wygląda o wiele schludniej, prawda? Prawie gotowe. Jeszcze parę detali. Tak się to robi. Prawdziwe arcydzieło. Zgodzisz się? Tak, jestem zadowolony. Co to ma znaczyć? Potrzebowałam pomocnej dłoni. Wystarczy tylko jedna. Cóż, warto dodać parę strategicznych kropek i kresek. Widzisz głowę ptaszka? Spokojnie, zaraz zobaczysz. Ta gałąź powinna pomóc. A oto jego urocze łapcie. Odrobina zieleni to bardzo kojący detal. Teraz widzisz? Jestem bardzo kreatywna, co nie? A skoro jesteś taki ciekawy, nie najgorzej. O! Obydwa obrazki są piękne. Spytajmy Sora. Poważnie? Oby nic mu nie było. Chyba uciął komara. Hej! O! Skończyliście? Świetnie, świetnie. Ale dajcie mi jeszcze 5 minutek. No dobra. Namaluję coś, co wszystkich zadziwi. Chyba już wiem, co? Barwy dopełniające górą. Ale czegoś tu brakuje. Tylko czego? Fuj, ta piłka jest tandetna. Oho, co za genialny obraz. Mamo! Oj, nie teraz. No dobrze. Zostało ci sporo farb. Czyli mam pole do popisu. Dziękuję. Sama nie wiem, co zrobić. No dobrze, spróbuję trochę. Hej, gdzie się podziała paleta? David? Zabrałeś ją? Przepraszam? Patrz, to ja! Nazwę to woda w stawie. Aha. O, już wiem. Chcesz namalować portret? No to próbuj, David. Wow, znowu? Fajnie, co? Masz zupełną rację. Tak? A może pomaluję palcami? Leci! Ha! Niebieska kropka w natarciu. A teraz mój ulubiony kolor. Juhu! Tak jest! Patrz, mamo! No cóż, to niesamowite.
ale wypróbujmy inną sztuczkę. Symetria też jest piękna. Udowodnij, że to prawda. Stwórz ją na swoim obrazie. Piękny motylek. Ta linia sprawi, że będzie jak żywy. Obrysuję też kontur skrzydeł. I z drugiej strony. Gotowe. Podziwiaj, to czyste piękno. To dopiero początek, synu. Cóż, to jest teraz moje życie. Sprawdźmy, co słychać. Hej, co tam? Nie gadaliśmy od wieków. Ech, chyba zrobię sobie paznokcie. Hy? W końcu coś się dzieje. Spójrz na to światło. Przypomina kosmitę albo UFO. Ekscytujące. Mega. Ciekawe, co się wydarzy później. Zaraz. Nie mam rąk? No weź, to nie fair. Jak dla mnie spoko, że mam tylko jedną rękę. Narysujmy mojego małego kosmitę. To jego głowa, a teraz reszta. Kosmiczny ziomek musi mieć ręce. Oczywiście dwie. I dwie patykowate nóżki. Teraz przechodzimy do detali. Będzie miał typowe duże czarne oczy, nos i usta. Pora go trochę ruszyć. Uch, też bym tak potrafiła, gdybym miała chociaż jedną rękę. O rety, obok mnie stoi prawdziwy alien. Rysuję coś markerem na moim talerzu. Zobaczmy. Chyba próbował narysować kosmitę. Hej, panie zielony, spójrz na mój talerz. Widzisz? Tańczy, kiedy woda się rusza. Myślę, że ten gość robi to całkiem stylowo. Podoba ci się? Na pewno, co? Tak, podoba mu się. Wow, kosmiczny tort! Wow, położył go obok mnie, więc to chyba dla mnie. A to dla ciebie. To najlepsze ciasto, jakie widziałam. Uch, ona dostaje tort, a ja? Zapewne nic. Nic poza tymi bazgrołami na talerzu. Hej, co z moim talerzem? Chcesz go? Może w zamian za tort? Nie? Serio? Sam to narysowałeś? No nie wierzę. To wygląda pysznie. Wezmę gryza. Pyszny tort kosmiczny. Bardzo się cieszę, że go wygrałam. Kocham te owocowe cukierki. Chyba najsmaczniejsze są smaki tropikalnych owoców. Chwila, mam pewien pomysł. Najpierw wysypię je z tego opakowania. Są takie kolorowe i śliczne. Różowy jest najlepszy. Czas je ułożyć. Zacznę od tych niebieskich. Nadchodzi różowy. Dobra, gotowe. A teraz trochę magii. Tak, udało się. Zamieniło się w popyt. Tak jak chciałam. Zabawę czas zacząć. Hej, co ty robisz? Serio? Miałyśmy zająć się tworzeniem sztuki. Och, racja. Zapomniałam. Wkręciłam się w popyt. Super, tym razem mogę używać obu rąk. Teraz ja chwilę się tym pobawię. Albo użyję tego do pracy. Zacznę od tej farby. Okej, pomaluję środek pędzelkiem. Nie mogę się doczekać efektu. Dobra, czas na pomarańczowy rząd. Gotowe. Sprawdźmy, co z tego wyszło. Muszę tylko odbić to na kartce. I jeszcze powciskać. Czerwony, czerwony, może niebieski. Jeny, też chcę używać obu rąk. O, wiem, co zrobię. Do akcji wkracza nos. Zastąpisz mi pędzelek. Och, farba jest trochę chłodna. Nałożę nosem barwne kropki na papier. Nieźle to wygląda. Zmiana kolorów. Patrz na moje dzieło. Jej, ja też takie zrobiłam. Wyszło całkiem nieźle. Jakie równe kropki. Wyglądają lepiej niż twoje. Wow, wróciła magia. Ciasteczka popyt. Chętnie skosztuję. Ach, wow, jakie to pyszne. Naprawdę wyglądają apetycznie. Też sobie jedno wezmę. Wow, czy ty też widzisz to światło? Dostałyśmy pudełka. Ja wybieram to. Wow, patrz, co było w moim. Farba w sprayu. Ciekawe, co skrywa moje. Ciężko stwierdzić. Otworzę je. Wow, pudełko pełne kolorowych kredek. Ekstra. Och, patrz, mniejsze pudełko. Jak myślisz, co jest w środku? Zaraz się przekonamy. Uch, nie tego się spodziewałam. Gumowe oko, ale miękkie. Okej, zjem je, bo jestem bardzo głodna. Smaczne i gumowate. Jestem na tak. Wow, świetna przekąska. Zjadłabym coś jeszcze. Tym razem obie możemy używać rąk.
Dobra, rękawiczki są. Czas coś zmalować. Zacznę od zrobienia niebieskiej plamy na środku kartki. Spryskam białą farbą to, co wystaje za szklankę. O tak, idealny niebieski okrąg. Teraz wezmę ten talerz i położę go na kartce. Do akcji wkracza czarny spray. Okej, to jest oko, więc muszę domalować po środku czarną źrenicę. Sprawdzian dla kredek i jednej ręki. Zaczynam! Namaluję oko jedną ręką. Na razie idzie całkiem nieźle. Chyba skończyłam! Tada! Uśmiechnięta Buźka gotowa! Wow! Jak to zrobiłaś? Mówisz o moim słodkim oczku? Wyszło świetnie, co nie? Nie wierzę! Obrazek zamienił się w kolejne gumowe oko! Tym razem jest ogromne! Wow! Serio? Jest olbrzymie! Dasz mi je? Za nic! Jest tylko moje! Wybacz, ale muszę zabrać się za jedzenie. Ach, w sumie to ja też jej nie dałam mojego tortu. Wow! Co się dzieje? Co to jest? Jeszcze jedno? Czy to się skończy? No dobrze, Kate. Spójrzmy na twoje wyniki. Prześwietlenie dostarczyło nam wiele cennych informacji. Szybko, póki nie patrzy. Przepraszam, czy ty coś jesz? No dobrze, musiało mi się przewidzieć. I kolejny kęs. Interesujące. Okej, teraz na pewno słyszałem gryzienie. Ale jak mam niby jeść z maseczką na twarzy? Uwierzę, to teraz kilka chipsów naraz. Wiedziałem. A to co za szwedzki stół pod kołdrą? Nie, 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 nie! To nie ja! Aj! Kate, znasz zasady. Zero jedzenia. Nawet ci to tu wypisałem. Żadnych przekąsek, masz szlaban. Przestań beczeć, to dla twojego dobra. Ale ja kocham jeść! Interesujące. Stój! I popatrz na znak. Zakaz jedzenia i picia. Ech, no dobra. Musi być jakiś sposób. O, ale z ciebie słodki aniołek. A ty, zapraszam. O, chyba mam pomysł. Misja dziecko rozpoczęta. Nie! Łapy przy sobie! Pełno na nich zarazków! Ej! Co to za lizak? Dobra! Weź go sobie! Serio! Marnowanie czasu młodej matki jakimiś głupotami! Dostałem ochrzan, ale to nic! Mam lizaczka! A tak w ogóle? To jedzenie dobrze wpływa na zdrowie! A o to chyba chodzi w szpitalach, co nie? Cii, nie płacz! Ten wredny lekarz już nam nie będzie dokuczał. Dobrze, chodź do mamusi. Kto jest najlepszą dzidzią na świecie? No ty! Moja koleżanka czeka na mnie w poczekalni. A, fajnie, że przyszłaś i przyniosłaś jedzonko. Czekaj, nikt nie może zobaczyć. Przyniosłam ci dużo lizaków. Wiem, jak bardzo lubisz słodycze. Jesteś najlepsza, dziękuję! Kurczę, jak ja mam się z tym przemknąć obok niego? Musi być jakiś sposób. Jeśli tak sobie koło niego przejdę, na pewno zobaczy słodycze i znów na mnie nakrzyczy. Może schowam się za ladą. Ech, też nie. Na bank mnie przełapie. To może udam, że jestem w ciąży. Oj, przecież on ma ten głupi wykrywacz jedzenia. Jak nic, przegram to starcie. Kate, ile razy mam powtarzać, że nie wolno wnosić tu jedzenia? I znów na mnie nakrzyczy. Nie cierpię tego. Na samą myśl aż ciarki przechodzą. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Włożę lizaki do spodni. Tu na pewno nikt nie będzie zaglądał. Okej, zachowaj pozory, Kate. Nic takiego nie robisz.
Nie! Wszystko wyleciało przez nogawkę! Zaraz! Chyba wiem, jak je przemycić! Włożę je w swoje kroksy! Chwileczkę! Muszę cię przeskanować! Dobrze, możesz iść do swojej sali. Co za dziwna pacjentka. Okej, udało się. Przemyciłam wszystkie lizaki. Którego to zjeść? Ciebie. Pobyt w szpitalu nie jest w sumie taki zły. Kiedy ma się zapasy? Przekąski, przekąski! Przekąski są najlepsze! Żelki i chipsy lepiej smakują razem! O nie! Ktoś tu idzie! Muszę to wszystko schować, albo będę mieć kłopoty! Nie! Trzeba znaleźć lepszą kryjówkę! Tak! Tu będzie optymalnie! Etam, nic mu nie będzie! Okej, rozłożę tylko tą bluzę i zacznę wypychać ją jedzeniem. Do środeczka. Tylko tam będziecie bezpieczny. Ale tu się dużo zmieści? Teraz ułożę gościa, żeby wyglądał jakby spał. Ej, tylko cicho. I wracam do łóżka. No dobrze, wygląda na to... Zaraz, co to za odgłosy? Chyba mi się przesłyszało. Czuję się znacznie lepiej, doktorze. Świetnie, zmierzę ci temperaturę. W porządku, pójdę teraz do twojego kolegi. Nie! On, śpi i nie chce, żeby mu przeszkadzano. Proszę go nie budzić, całą noc nie spał. A, dobrze. W takim razie przyjdę później. Uff, o mały włos! Ale wszystko się udało! Można więc coś przekąsić. Mam ochotę na lizaka. Hej, a co ze mną? Ojej, prawie zapomniałam. Proszę. Dobrze, że mam dużo słodyczy. Szpital nie jest taki zły. Dostałam wiadomość. O, to Jake! Kupi mi mnóstwo słodyczy. Tak, nie mogę się doczekać, aż tu przyjdzie. Poważne to złamanie. Stać! Tu obowiązuje zakaz słodyczy. Można przynosić tylko zdrowe przekąski. Okej, dobrze, że się przygotowałem. Potrzebuję tylko takiego kosza na owoce. Przynoszę w takim razie zdrowe rzeczy. Dobrze, ale muszę sprawdzić zawartość tego kosza. Dobrze, że mam specjalny stetoskop. Co to za dziwaczny wynalazek? No dobrze. Sprawdzimy jeszcze ciebie. Ale głupek, nic tu nie znajdzie. Okej, wszystko jest w porządku. Proszę iść. Może się zepsuł. I po co sprawdzałem? Hej, przyniosłem ci coś dobrego. Owoce? Na sam widok mnie mdli. Jen, serio, te ci na pewno posmakują. Jake, mam dosyć owoców, patrz. Tak, ale ten jest przepyszny, zobacz. Tak, po brzegi wypełnione słodyczami. Czekaj, mam tego znacznie więcej. Na przykład ananasy, bo wiem, jak kochasz żelki. Uwielbiam je. Pamiętałeś? Nie wiem, od czego zacząć. Okej, daj mi te jabłkowe pianki. To najlepsza wyżerka ever. Po to są przyjaciele. Dzięki, Jake. Poprawiłeś mi humor.